Stacja siódma, Pan Jezus u Annasz. Kłaniam Cię, Panie Jezu Chryste, błogosławiony Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Annasz mieszkał na górze. Syjon nie miał władzy, bo już był jakby emerytem, ale cały ród jakoś ród Hanidów prowadził i chciał też Mesjasza sądzić. Przesłuchiwał Pana Jezusa. Stawiał mu pytania. Pytania niezgrabne, nieuczciwe. I dlatego Pan Jezus upomniał go o to, dlaczego mnie pytasz, a nie pytasz uczniów, jaka jest moja nauka. Uznano, że zwłaszcza taki sługus, który się nazywał Malchus, uznano, że to niegrzeczny wobec Annasza i straszliwie Pan Jezusa uderzył. Poszerzała swe ramy, Jezu, przez Malchusa srogiego, brojną metalicą, wypoliczkowany. To musiało być strasznie bolesne. Wspomniałem o całunie turyńskim. Męka się odbiła na całunie. I jest ślad właśnie tego policzka Pana Jezusa, spukniętego okrutnie, zranionego. Pan Jezus musiał bardzo to bolesznie przeżyć, bo powiedział, że źle powiedziałem, to daj to świadectwo wyłącznie, a nie prawdziwie dobre. Dlaczego mnie bijesz? To jest to wieczne pytanie wobec wszystkich tych, którzy krzywdzą. Dlaczego mnie krzywdzisz? Dlaczego mnie bijesz? Tyle krzywdy na świecie. Tyle krzywdy. Tak się nieraz okrutnie ludzi traktuje. Nawet zasądza na więzienia nieuczciwie. Dlaczego mnie bijesz? A nieraz ten życie domowy jest przemoc. Przemoc rodzinna. Jakie to straszne. Przemoc małżeńska czasem. Dlaczego mnie bijesz? Nieraz dziecko może płacze. Dlaczego mnie krzywdzisz? Przepraszamy na tej świętej górze nocnej. Przepraszamy. Za wszystkie grzechy przeciwko miłości bliźniego. Za to, że potrafimy bić człowieka. Krzywdzić człowieka. Przepraszamy, Jezu, nasze wszystkie grzechy przeciwko miłości bliźniego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Pomóż mi w tym, Jezu, cichy i pokornego serca. Uczyń serce moje według serca Twego, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pomodlimy się teraz, bo będziemy groby tych, którzy tę Kalwarię na nowo jakoś budowali. Wraz z Wami o tym, moi kochani. Mamy groby naprzód tego Twiry. On zaczynał tę Kalwarię drogę krzyżową, wybudował swoje grodzenie w Pilarze, która jest tutaj na drodze. Dlatego miejsce nas robi, no i nie tak dla nas zmarły nasz kochany ksiądz Jeziorosław. Bóg nie wynagrodzi za to, że się przyczynili.
Dziecię po siebie grazi też, Panie. A światło świętujca niechaj im świeci. Dziecię po siebie grazi też, Panie. A światło świętujca niechaj im świeci. Dziecię po siebie grazi też, Panie. A światło świętujca niechaj im świeci. Który za nas?